Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, postanowiłem sobie zagrać turniej arenowy na Lichesie. Jest to turniej, który trwa 57 minut, tempo gry 3 minuty na zawodnika. Będę rozgrywał ten turniej i komentował. Jest to turniej taki, powiedzmy, treningowy. Gramy dla satysfakcji, może będzie się grało przyjemnie, zobaczymy, może mniej przyjemnie. W każdym razie treningowo będę komentował, o ile czas na to pozwoli, także zapraszam do dobrej zabawy i analizy. Oczywiście tych turniejów na Lichesie jest cała masa, można grać co chwilę, co 5 minut się turnieje jakieś rozpoczynają, więc do wyboru, do koloru. No i okej, będziemy sobie ćwiczyć. Tutaj jeszcze tylko sprawdzę, czy wszystko działa. Za 2 minuty rozpoczynamy te zawody. Tak, tutaj wszystko chyba już działa. Miejmy nadzieję. Już tylko sprawdzam. Tak, tu chyba wszystko już będzie działało w tym momencie. Dobra, już wyłączam przeglądarki wszelakie. I za chwilę rozpoczynamy. Niecałe 2 minuty do rozpoczęcia. Mamy aktualnie zapisanych 118-121 zawodników, pewnie troszeczkę ich będzie więcej. W trakcie rozpoczęcia, podczas rozpoczęcia turnieju oczywiście można dołączać i grać. Tutaj też jest taka opcja berserka. Przypominam, jeżeli ktoś obcina czas, to ma szansę zdobywać więcej punktów. Jest to dobrze opisane na Lichesie na stronie, więc dla bardziej zainteresowanych polecam. No ale 3 minuty to jest na tyle mało, że raczej takich ucinek robić nie będę, bo równie dobrze można by było grać buleta 1 minuta na partię, ale to chyba też bez sensu. No będę grał tutaj na 3 minuty, raczej berserkować nie zamierzam. No i za chwilę turniej się rozpoczyna. Osoby, które mają chęć dołączenia do turnieju, bardzo proszę. Ja tutaj może na czacie wkleję link, jeśli ktoś ma ochotę, zapraszam. Cześć Krucji, tak, soczek znowu, zgadza się. Dzisiaj też w niedzielę 25 października gram o 20 InfoSzacha. Zapraszam też, kto ma ochotę. Pół minuty do rozpoczęcia i za chwilę zaczynamy. Dwadzieścia sekund. O, jest Bamboszko. Kolega klubowy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. To smacznego, Króci, smacznego. 2, 1, 0. No i jedziemy, moi drodzy. Startujemy. 207 zawodników. No dobra, gramy D4. Muszę tylko tutaj ogarniać, że to jest bez dodawanego czasu, więc trzeba grać trochę szybciej. No to mamy takie schematy indyjskie. Ok. Wybił goniec. Mamy tak. Wymiana jest taka możliwa. Wieża zbija. No tutaj spróbujemy zagrać przede wszystkim. Przede wszystkim trzeba będzie dojść do C5. Zagramy tak i C5 będziemy grozić posunięciem. Dlaczego by nie? Prosty plan chyba się pojawił. Nawet C6 jest możliwe. No dobra, tu chyba te wymiany nastąpią za chwilę. Tak jest. C6 prawdopodobnie może być zagrane, nie? A to ciekawe. No to myślę, że bicie wchodzi w grę. No i tutaj i co dalej? Wieża C6 myślę, że trzeba zagrać. Dobra, hetman C2, tutaj bronić pionka należy. Jasne, mój skoczek trochę jakby nie ma gry, ale przez D6 mogę przejść i na C4 wskoczyć. Jest taka opcja, może jakiś lufcik zaraz trzeba będzie zrobić. Tak, wieża tutaj się poruszyła. Lufcik myślę, że wykonam na wszelki wypadek. Tu jeszcze na E4 bronię. Jakoś jak tu zagrać? Może wieża, no to wieża B1, po prostu na pionka B6 napadam. Dobra, tutaj przeciwnik chyba chce skoczkiem zagrać na D3. Myślę, że zbijemy.
Pion zdobyty. Tutaj wskakuje, wracamy. Możliwe, że wieża A6 było lepsze, ale tutaj będę bronić. Po prostu mam pionka więcej, trzymam to twardo. No i co? I teraz skoczek C4 i chyba jest po zawodach. Bo tu wisi, tu wisi. Wybił. Słusznie, słusznie. No trzeba zbić. No dobra, jeden szach nikomu krzywdy chyba jeszcze nie zrobił. Zagrajmy na F1, żeby król miał w razie czego ucieczkę. Okej, okay, tutaj to chyba biorę skoczka. Biorę po prostu skoczka. I wracam hetmanem. Tutaj jakiś szach oczywiście nic nie dadzą. Aha, czas. Trzeba grać dosyć szybko. Dobra, zagrajmy tak, żeby tutaj bronić na E4. Jakaś wieża na C3 się szykuje. No tu jest wieża więcej w ogóle. To kwestia tylko czasu. Skoczek, dobra, wieża. Zgoda. No i tutaj myślę, że po prostu uciekamy królem. Dobra. Dobra, tak, zagrajmy. Będziemy się bronić w ten sposób. Wieża B4. Nawet król może zagrać na B3, chociaż trzeba uważać. Teraz chyba królem na C1 sobie zagramy. O! Teraz grozi jakaś wymiana. Tu przeciwnik robi co może. Idę pionkiem do góry. Dobra, wymianę zrobimy szybko. I kulturalnie zagramy może wieżą na B3. Może jakoś tak królem troszeczkę zwieje. Może tak. Spróbuję jakoś wymienić. Aha, bije mi na F2. Tak może? Szybko gra mój przeciwnik. Powiem wam, że szybko gra. Nie ma litości. Co on tu kombinuje? Aha. A, tu podstawiłem. Co ja w ogóle robię? O kurczę. Słuchajcie, nieciekawie się robi. sekund, no właśnie bez dodawanego czasu jest to ciężka robota. Jest mat, na szczęście. No dobra, zwycięstwo, mamy zwycięstwo. Witam cię Stasiowski, cześć Piotruś. Mamy to. Lecimy dalej, moi drodzy. Niektórzy po 3 partie rozegrali. Ok. D3, no to D5. Co, taka prosta wymiana hetmanów? Spróbujmy wyprowadzić figurki. No dobra, E5 trzeba zagrać. To koniec C5. Tutaj myślę, że wezmę dosyć szybko. Roszada długa. I skoczek H5, skoczek F4. Tu wygląda dobrze. Dobra, tu. Zagrajmy tak. Okej. No wiadomo, może mi skosić. Nie skosił. No tak. No dobra, teraz kwestia jak tutaj poszarżować. Mamy... Może tak, mam dwa skoczki za goń, dwa skoczki na dwa gońce. Wieża D7, no bronić tu najpierw trzeba.
Taka wymiana mi pasuje. Może tak. No i teraz pytanie, kto jest lepszy? Czy tutaj są lepsze skoczki, czy lepsze są... Ha, ja mogę tutaj też pionka zbić. Mogę tego pionka zbić. No to pionek więcej, to będzie dobrze. Czujnie, czujnie wybił, czujnie. Teraz skoczek mi się przetransportuje na G2, na E3. Więc tu powinno być dobrze. Dobrze mija dzień, dziękuję ci bardzo. A, tutaj mam bicie z szachem. Ok, i tutaj chyba... Czy ta pionkówka będzie... no ciekawe. Czy ta pionkówka będzie wygrana? Tak, tutaj trzeba zagrać chyba. Dobra. Tak. No to mamy teraz takie przełamy. Myślę, że tym pionkiem... Bo tu zawsze z szachem, a teraz to tak. Ok. Już powinno być proste zwycięstwo. Jest mat. Dobra. Lecimy dalej. Cześć Smoku, witam cię serdecznie. No jak kwarantanna sprzyja szachom. Ok, lecimy. D4, gambit hetmański. O, tutaj to bijemy od razu. Hetman, będę miał centrum za darmo. Od razu przepchamy i będziemy go chyba męczyć pionem F4, jak zagra na E5. Nie zagrał. Tu tym, a mimo wszystko będziemy go męczyć. Tutaj? No dobra, tak. Dobra, takie E6 chyba się gra często. Wiecie co? Tutaj. Zostawimy pułapkę. Ciekawe, czy weźmie pionka. Nie wziął. Dobra. No dobra, wybijemy. Może troszkę gorzej zagrałem debiut, ale pozycja na pewno jest dobra. Prowadźmy gońca. Tak. Wymiana hetmanów nastąpi, czy nie? No, trochę się rozwiązał przeciwnik, trzeba przyznać. Wieżą wybił. No dobra, to wybijemy tutaj. Skoczek D4. Tutaj atakujemy. No to chlaśniemy gońca. Skoczek E4 na pionka. No tutaj trzeba grać dosyć szybko, bez czasu dodawanego. Symultana z widzami? Pewnie, tylko nie wiem jeszcze kiedy. Postaram się tak zagrać. Pomyślę o tym, oczywiście, że tak. F4. Dobre zagranie. Tak, tak, króla podprowadzę najpierw. Nie będę tego pionka jeszcze bił, gdyż muszę podprowadzić króla. Dobra, tak zagramy. Jak mnie wybije, to pozycja będzie strategicznie wygrana. Widzimy, że skoczek panuje tutaj niesamowicie. A, mogłem zbić na C5 w ogóle. Za szybko. To nie zmienia faktu, że to też jest wygrana. Dobra, mamy to. Przypominam, że dzisiaj o 20 gram też info szacha. O, tutaj to mamy szach z odsłony i bierzemy w następnym gońca. Ok, to mamy na C7 i skoczek na E6. Tak, tu grozi skoczek C7. Skoczek G6, pionek idzie do góry. A no to wszelakie wymiany są oczywiście już na korzyść. Przeciwnik chyba mógłby złożyć broń, prawda? Co sądzicie? Ch
Chyba będzie mat w następnym ruchu. Dobra, mamy to. Kolejna rundka, lecimy. Dziesiąte miejsce. Tu przeciwnicy, widzę, ucinają czas, grają dosyć szybko. Dosyć szybko te punkty są zdobywane. Czasu mniej, bo ten turniej jest dosyć szybki. 57 minut. Dobra, za chwilę runda numer kolejna. Runda numer kolejna, czwarta w moim wypadku. Ok, przeciwnik ucina czas. Ja tego nie uczynię. Nie będziemy szaleć z czasem. No, mamy królewską indyjską. Atak czterech pionów. Jest to zawsze groźny atak. Tak, zagrajmy. Więc goniec chyba powinien. Nie, dobrze jest. Tak też grają. No i tutaj, nie? I skoczek D4 grozi. Bicie, bicie, skoczek. Nie wiem, czy ja to dobrze rozgrywam do końca. Tak, zagrajmy trochę na aferę. Chociaż niekoniecznie, to chyba nie był najlepszy ruch. Ale on ma mało czasu, też jakaś strategia. Tak, szybciutko. No, wybił, dobra. I tutaj go przyblokujemy. No to teraz już jest dobrze. Chyba. Zagram tak z tego. Aha, tutaj mogę podstawić. Tak, muszę zagrać. Na C7 wisiało. Nawet H5 teraz wchodzi chyba. Ten atak czterech pionów muszę dopracować. No to ładujemy się hetmanem na G3 za chwilę, jak się uda. Tutaj coś grozi? Nic nie widzę. Gram tak. Oczywiście mata jeszcze nie ma, bo król F2, ale za chwilę wieża F8. Okej. Okay. A, no to dajemy mata w dwóch. Dobra, jest. Zwycięstwo. Lecimy dalej. Lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy dalej. Na razie cztery zwycięstwa, więc jest dobrze. Dobra. Ajdar 1360. E3, no to E5. D3 to D5. On zachowawczo, a my ostro. H4. No proszę. No myślę, że tutaj przeciwnik... Co on w ogóle robi? Samymi pionami będzie grał? Jeszcze tymi musi zagrać. No dobra, tutaj może oczywiście wybić to na H3. Wybić to na C8. Nie no, przeciwnik tutaj chyba... Dzień dobry, witam cię. Szakoip, szakoip, szakoip. Tak, zagrajmy. Ustawimy pionki na białych polach, żeby skoczkiem na E5 spróbować zagrać. I się władować na białe pola F3, G4. Ok. Skoczek D2 może? Tak, to tak. A, to też jest sprytne, ale to mogę wybić, bo zawsze skoczkiem zagram G4 i hetman mi nie wchodzi na H5. Tak, zagrał. Trzeba przyznać, że nawet sprytnie. Może tak, może tak. Żeby hetman H5 nie wskoczył mimo wszystko, bo tutaj na końcu goniec mógł zbić. A to teraz tak. Teraz bije. Teraz to bije bez namysłu. I skoczek G4. Tutaj jest bicie też na E4. HD4, wrzucę jakieś takie ostrzejsze, zawsze jest opcja na otworzenie wieży, żeby na C2 zbić. D4 powiedziałem, więc gram, tak. No bicie, bicie, to tam na C2 wisi. No, skoczek może trochę zagubiony, ale jest figura więcej, więc... Aha, tu jeszcze mogę hetmanem zbić. Tutaj zagrał. Tego nie przewidziałem, powiem szczerze, ale myślę, że na C2 najpierw kopnę. Tu wisi, ale on mi może też tutaj zbić. Tak po prostu. Zbił jednak inaczej. Dobra.
Trzeba przyznać, że... A, to wieża D2. Jeśli hetman bije, to mamy tutaj. A jeśli bije król, to goniec C5. I tu się rozwiązuje wiele problemów w ten sposób. O, tam już jakieś maty groziły praktycznie. Tam jakiś hetman H2 się szykował. Dobra. Zobaczymy, co tu przeciwnik zagra królem. Mat musiał, goniec C5. Oczywiście może zbić tutaj na E5, ale bije tutaj dwie figury za wieżę, król w centrum. Jakaś wymiana hetmanów za chwilę, jak się uda. Aha, król musi jakoś na C1 tutaj zagrał, no to bijemy. Najprościej chyba będzie wybić, zrobić widły. I grać z figurą więcej. I spróbować pionki wybić. A, tu jeszcze pionek wisią. Tak przy okazji. Nie no, zagram tak, ten pionek i tak pada. Już nie dać szans tutaj żadnej wieży, żeby weszła do naszego obozu. Okej, no to sprzątanie świata. Na szach, wiadomo, tutaj może zagrać, jasne. Piona, potem drugiego. Szach. Proszę pana, pułapeczka, grozi wieża C1. No to szach kolejny. Damy szacha z tej strony. A, tutaj uciekł. Dobra. No damy tego szacha jeszcze raz. No myślę, że jakoś tak. Atakujmy te pionki. Gość granic E5 z szachem, jeżeli wieża B8, tak też poszło. Mamy go. Jest zwycięstwo kolejne, super. A dzień dobry, witam Cię, Iron Fighter. Nie, przyszedłeś na początek. Zapraszam również o 20 dzisiaj, InfoSzach. To taka mała rozgrzewka. No słuchajcie, jest dobrze, same zwycięstwa na razie, D4. Dawno nie grałem, po prostu bez czasu dodawanego. Królewsko indyjska? Nie, będzie Greenfield. Tutaj H4 sobie gramy, to co wcześniej tutaj grałem. Taki ruch, to chyba H5 się grało, nie pamiętam, ale chyba tak. Zagrajmy sobie intuicyjnie. No tutaj wybić trzeba. Okej, okay. No jakoś wyprowadzimy chyba figury. Słuchajcie, naturalnie. E3. Może jakiś hetman B3, jak hetman B6 to zagram C5. Tak. O, tu jakieś podwiski grożą. W ten sposób. Dobrze, zagrajmy tak, tu będziemy atakować. Wiadomo, że przeciwnik mi wymieni hetmany. Jak będzie E3, to jakieś F3 będzie groźne i tutaj pionek będzie groził. Tutaj. No, gramy tak. Aha, skoczek D5 jest. Skoczek D5 jest. Nie przewidziałem tego, bo mi goniec będzie wisiał. Przestraszył się ptaszek. To zagrajmy tak. Też zagramy sobie spokojnie. To, że nie mam hetmanów, nie znaczy, że nie mogę atakować, bo mogę. Tutaj skoczek wraca na swoje miejsce, bo tutaj nic nie daje. Zagrajmy sobie tak. I może zdwoję wieżę na linii H? Czy coś to mi da? Przynajmniej będzie to groźnie wyglądało. Tutaj jeszcze mogę sobie pozwolić na wieżę H1. Ok, H4. Tak, skoczek C5. Nie, no tutaj po tych polach to przeciwnika bardzo męczę. Goniec stoi dobrze, skoczek stoi dobrze. Dobra, skoczek A7. Skoczek C5 czy skoczek B6? Skoczek B6 mi bardziej chyba odpowiada, bo chcę zbić gońca. A gońca tego rąbnę od razu. Czy tutaj zagrać? Ale co mi to da w ogóle? Nie, no dobrze, zagrajmy tak. Tutaj będzie wicie. Może postraszymy go i zagramy jakiś taki ruch, żeby się trochę bał. Żeby czuł presję, moi drodzy. Chociaż też trzeba uważać. Tutaj teraz bardzo mocno wisi.
No to co? Chyba najwyższa pora, żeby. Aha, to skoczek E4, teraz grozi skoczek F6. I tam potem będą groziły maty. Dobra, jest bicie, bicie. Grozi mat na H8. No i nieunikniony mat na H8 jest, moi drodzy, także jest dobrze. Zwycięstwo. Następne, lecimy dalej. Tutaj widzimy przeciwnika. O, gram teraz z liderem. Półmetek za nami, skoczek F6. Dobra, tak grają. Aha, ten wariant jakoś mi się analizował. Nie, no, grajmy normalnie. Nie będziemy tu się wygłupiać. Skoczek D7. Wyprowadźmy te figury, niech one grają. Tak. Okej, trzeba grać proste szachy. No dobra, teraz zrobię tutaj bicie. Myślę, że H6. Zmuszę przeciwnika do wymiany. I co to za pozycja? On nie będzie chciał atakować, prawda? Może zagram C6. Okej, jakiś hetman A5 też z planem długiej roszady. O, to mi się podoba. To jest dobra wersja. Zagramy A6 z planem C5. Może król zostanie w centrum w ogóle. Ciekawe, czy on się tutaj zorientuje, o co w tej pozycji chodzi. Chyba się trochę orientuje, gra szybko, ale pozycja jest całkiem miodzio. Teraz grozi bicie, wzięcie tego pionka. O, zbił tędy. No dobra, biorę. Biorę i się nie pytam. Goniec F6. No tego na razie zostawię. Teraz zrobię po prostu krótką. A tu mam strzał chyba tu. Aha, zbije mi tutaj. Zrobimy sobie krótką roszadę. Nie, no to festiwal podstawek. No wezmę tutaj, wezmę. Okej, jakoś trzeba zadziałać teraz. Może tak. Jakieś G5, żeby się nie wpakować przypadkiem na mata, ale goniec tu zawsze mnie obroni. Na H6. Mogę też zagrać hetmanem, tak myślę. Nawet F6 myślę, że jest dobre. Dobra, trzeba uruchomić wieżę. Skoczek będzie zmierzał tutaj. Zgoda. Zagrajmy tak, żeby nie było matów. Tutaj zawsze jakieś osłabienie. Trzeba po prostu zagrać dosyć stabilnie. Może tak? Może tak. Mimo wszystko F5. Dobra, tutaj bo groziło bicie. Nie, jeszcze nie groziło, bo jest hetman. To jest kwestia jak dalej. Może tak szarpniemy go tam lekko. Nie chcę się szarpnąć. Tutaj zagrajmy. Wieża gra. Okej, tutaj chyba też będzie dobrze. Hetman się broni. Wieża C5 za chwilkę. No i co? Biję? Mogę bić? Chyba mogę, tak mi się wydaje, że mogę. Mogę i nie mogę. Zobaczcie, co tu się dzieje. A, taki ruch jeszcze jest. Jest taki ruch, bo na C2 będzie wisiało, jeśli tutaj nastąpi jakieś bicie. C2 bijemy z szachem. Nie wiem, czy wieża E2 nie było dobre z jego strony. Aha, no to tutaj. I tu już chyba będzie koniec, tak mi się wydaje. Szach. Aha, to jeszcze król B1. Szach. Aha, jest przecież wieża na C1 z matem. Zapomniałem, że jest goniec na H6. No dobra, jest zwycięstwo, moi drodzy, jest zwycięstwo. Ważna partia była, bo lider jest pokonany w tym momencie. Więc mamy to na chwilę. No i czekamy na kolejną rundę. Jesteśmy na półmetku. Jedziemy. Trochę trzeba się rozgrzać przed ważnymi zawodami, moi drodzy. E4, C5. Gambit mora się szykuje. No to nie, ja tego mora nie przyjmuję absolutnie. Gramy normalnie w szachy. E5 zagrajmy. Goniec C5, tu nie wpuszczamy na E3. Gońca, jasne, on będzie próbował wiązać, nie wiązać. Niech sobie wiąże, ta pozycja już jest dobra.
O, teraz to już w ogóle jest fajnie. Skoczka nie ma tutaj. No dobra, roszada. Skoczek B3, goniec B6. No trzeba grać tak. Możemy też gońcem na E6 sobie spokojnie zagrać, myślę, to też będzie dobre. I zbije pionkiem, jeżeli on wybije. Otwarta linia, będziemy cisnąć. Aha, tutaj będzie A5, będzie mnie męczył z tej strony. Co? Tutaj, tutaj. Jeśli zbije, to wieża D8. B5, tak. Skoczek E7. No dobra, wieża D8 się zawsze przyda. Ok. Zagrajmy sztuczkę. Tutaj grozi teraz wzięcie na F3. Ale może też będzie widział tylko, że biorę na E4, więc jakaś wieża E1 może zagra, wtedy podstawi skoczkę, ale myślę, że widzi, 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 widzi. Odejdźmy królem, żeby nie było jakichś tutaj niespodzianek. Zgoda. No i D5, D5, żeby gońca wysunąć. Też postraszymy w centrum. Nie, no pozycja jest dobra, 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 jest tutaj. Tutaj, tutaj, czy coś można lepiej? Może po prostu tak. Po prostu na skoczka. E4. Jakiś hetman F4 grozi. Może hetman E5? No to mamy mata na H2. Jest macik, przeciwnik nie zauważył. Jest mat, jest dobrze. Okej. Okay. Krzysztof, wczoraj 12 miejsce na 30 w turnieju przedsiębiorców. Gratulacje, było ok, ale obejrzałem dopiero dzisiaj, wczoraj. No tak, dzięki smoku, ale to no, miałem wyższe aspiracje niestety. Tam 5 punktów tylko. Słabo mi się grało, bardzo słabo. Jakoś tak. Gambit Królowej bardzo mi się podobał. Polecam. Obejrzałem 2 dni. Okej, okay, E4. Dzisiaj też będzie 18 analiza partii z Gambitu Królowej, jak ktoś ma ochotę z tej partii kończącej. Skoczek F3 gramy. Tutaj się przerzucimy. Okej, okay, tutaj. Goniec E2. Goniec E3 myślę na spokojnie. Tak, tu będziemy atakować. H4 zaatakujmy. Tutaj zaatakujmy. Aj! Leci mi goniec. Kurczę, za szybko zagrałem. Za szybko pograłem. No dobra, nie szkodzi. Będziemy próbować walczyć mimo wszystko. Skoczek. Dwa pionki za figurę. Pośpieszyłem się lekko. Pośpieszyłem się lekko. Tutaj oddam tego gońca niestety. Za wieżę, ale z dwoje wieże może jakoś spróbuję zaatakować. Im mniej figur, tym gorzej. O, tutaj chyba jest. Tutaj chyba jest okazja na to, że jak skoczek na F6, to wieża bije na H6. Wybił, 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 wybił. To jest chyba jego słuszna racja. Zagram tak. Dobra, no tutaj zdwoić. Teraz już mam dwie wieże za figurę, więc ciutkę lepiej, ale mimo wszystko jest tutaj dosyć ciężko. No, przeciwnik broni, broni. Robi co może. Robi co może, moi drodzy. No dobra, próbuję skoczkiem coś zrobić. Tutaj jakby się udało wbić. O! Uda mi się. Uda mi się wbić i na E6. I na E6. Tego obrońcę mogę skosić. Chociaż to też trzeba na to uważać. No dobra, dobra. On będzie tutaj mnie bronił na pewno. Tak, zagrajmy, żeby nie otwierać żadnej linii. E4 jak zostanie zagrane, no to wezmę po prostu tutaj na G7. Wyjścia nie ma. I chyba F4. Zbije król czy hetman? Król powinien zbić raczej. Zbił król. Dobra, otwieramy grę. Tutaj wieża F2 za chwilę. Ważne, że. Aha, on może mi wymienić hetmany w ogóle na G5. To też jest poważny dylemat, poważna sprawa. No dobra, zagram tak. No jak wymieni, to trudno. Zagram po prostu tutaj. Tak zarobił? Co on w ogóle? Aha! No sprytnie, dobra, gramy tak. Hetman, no, powiem szczerze, ciekawie zagrał. Bardzo odważnie zresztą, no mam nadzieję, że tu mi się uda to zwyciężyć, bo hetman, król jest odkryty, tutaj słabość na A6, to jest ważna dla mnie informacja. O, biorę pionka od razu. Biorę pionka i on się może tu posypać, mam nadzieję. Ale się porobiło. Dla mnie tutaj moja okazja to jest branie pionków. Jeszcze zagram taki ruch, żeby król miał ucieczkę swobodnie. Aha. Szacha dam i wezmę tu. Okej. Kolejny pionek wisi, więc im więcej pionów wezmę, tym lepiej. Tu on może mi się zaczaić na C2. No właśnie. Lecę pionem do góry. Lecę. Jak mi wybije, no to. A, no to.
Człowieniu, tutaj biorę zaraz hetmana w następnym ruchu. Szybko pograł mój przeciwnik, szybko pograł. Jeszcze walczy? No jeszcze walczy, ma prawo. Dobra, jest. Jest to wielce prawdopodobne, panie subskrybencie. Bardzo fajny serial, polecam. Dzień dobry, witam cię. C5 gramy. Bamboszko, o cześć Bamboszko. Zobaczymy, co Bamboszko powie na A6. Pan Bamboszko powiedział na A6, D4. Okej. No tak grają. Niech tak grają, biorę to. Biorę, nie pytam się. Tutaj. Ma prawo. Serdeczne dzięki. A no to D5 gramy od razu. Dzięki Bolo za followa. Chyba coś pograłem źle debiut. Mi się wydaje teraz lepiej. Dzięki Czarne Mango za followa. Tutaj no dobra, bierze 8. Takie łatwe wymiany. Okej. Łatwe, niełatwe. No Hetman F6 chyba trzeba zagrać. Tutaj niby pionka, ale... Może tak? A, grozi wieża D6. Grozi. Nic się nie boi. Zagrajmy tak. No to stoi gorzej. Coś tu pograłem źle w tym debiucie. A, tak nie powinno być chyba. Dobra, goniec mnie goni. Ma prawo. Trochę mi się tutaj to nie podoba. Zagramy chyba tak, zagramy. Tak, zagramy, bo na F5 trzeba zbić. No to tutaj mam chyba wtrącenie wieża, goniec na F5. Tak mi się wydaje. Chyba jest wtrącenie dobre. Jedyna szansa na ratunek w tym wypadku. Dobra. Okej. No i cóż. Biorę pionka, czemu nie? Co tutaj on zrobi? Tak, zagrajmy. Skoczek, gdzie ma ucieczkę? Tutaj. Ajajaj, no faktycznie. Dobra, na szczęście mam trochę pionków. No dobra, 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 dobra. No wracam, wiem, że tutaj jest podstawka. Nie ma wyjścia. Być musi jakoś mniej grozi. Tak, widzę co grozi. Widzę co grozi. Lecimy do góry. Okej, już mam pewien pomysł. Zagrajmy tak. No, spróbuję. Spróbuję to wymienić. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Zagrajmy tak. Dobra, no to teraz tak zagrajmy. A, i tu się trochę wpakuje chyba w potężne związanie. Idziemy do góry pionkiem. Wieża D6 to wieża DE5. Tu pionek może zasuwać. Poszło wybicie od razu. To ciekawe, tak? No do góry. Do góry trzeba iść. Tak. F4 grozi teraz. No to jak zagram F4, to będzie dobrze. No tak trzeba. Aha. Tu?
No tak. I H3 w ogóle za chwilę. Jak zbije, to E4 jest wtrącenie i bije tutaj. Pionki będą groźne. Ciekawa końcówka w ogóle. No tak trzeba, bo nie ma wyjścia. Ok, tu mam dużo, dużo jeszcze gry. Znaczy mogę tak. No to E4, to F4, panie Bamboszko, E3. No tak, tu jest wtopeczka, wtopeczka, wtopeczka. Okej. A tutaj Bamboszko był głównym rywalem moim. Drugie miejsce zajmował. Jest okej. Dobra, jedziemy. 4. Mamy to. C6, skoczek F3. Tutaj, tutaj, tutaj. Koniec G5. Tak, zagrał goniec G4. No koń E5 wrzućmy od razu. Wybijmy. Jakiś hetman B3 wrzućmy. Postraszymy pionka na B7. Dobra, jak tak, to wymieniamy. Goniec F4 niech stanie. Tak, tutaj jakiś goniec B5 by się przydał. No, zagramy i nie ma roszady przeciwnik. Teraz tak, nie ma roszady, ale tutaj jak będzie bicie. No dobra, roszada. Ciekawe, czy się odważy. Odważył się. Tego typu pozycje też niby są strukturalnie bardzo podobne, ale a teraz już mam takie jakieś posunięcie ciekawe na rozwój. Muszę tak grać. No, duża ilość wymian na lepszą końcówkę, parę gońców, te pionki złączone. Tutaj, no wracam. Grzecznie i pokornie. Może tak? Może tak. Tutaj jakieś bicie, coś tam? Chyba nie, bo tutaj bije po prostu. Jak skoczek A5 tutaj? Nie, no to tak, biorę. Dwie figury biorę, zabierze. To na to też liczyłem. No i tutaj jakiś H4, lufcik zrobię, żeby nie było G5. I przy okazji królem trzeba będzie zasuwać do przodu. Bicie sprytne. Gramy tak. No skoczek A5 zagra na pewno. Tu. Skoczek D2 tutaj. Skoczek D2. Wybicie. I tu mam E4 w razie czego. Będę bronił tego skoczka, więc tutaj się wszystko broni. Królem na E2, na F1, na E2 się przedrzeć trzeba. Witam cię, czarku. Dobra, królem zmierzamy do środka. Tutaj technicznie pozycja jest wygrana. Wiadomo, że nie mogę bić. Zagram sobie tutaj. Dzięki, Henryk, za followa. Król E2. No i teraz mój goniec ma swobody troszkę więcej. No, zresztą król również. Tu się wszystko trzyma. Jeszcze nawet G3 można zagrać i kompletnie czarne nie będą miały jakiejkolwiek aktywnej gry. Tutaj zobaczcie, czysta symbioza, wszystko się broni pięknie. Król może teraz iść po pionki. Tak zrobimy. Oczywiście on może zagrać jeszcze wiele ruchów, ale to skoczka przerzuca i na C3 skoczka wstawię. Na B5 wisi, król bezpieczny, figury dobrze stoją. Skoczek C3, skoczek D5, skoczek E7. Tutaj bicie, 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 bicie. No, oczywiście małe żarty z mojej strony, ale już tutaj jest pozycja totalnie wygrana. No dobra, tak. No bijemy. Tutaj bicie, no to bicie. Figura więcej zostaje. Ok, wracamy. Skoczek D5. Grozi szach. Powoli tutaj zbieramy żniwo. No to król do przodu, pionek do przodu, król do przodu. Król zbiera pionki, B się doprowadza do samego końca. Okej. Bijemy.
Widzicie, wieża kompletnie nic nie może zrobić. O, teraz tu już nie wytrzymał przeciwnik. Już też mało czasu. Dobra, jest zwycięstwo. Powiększamy przewagę, moi drodzy. Powiększamy przewagę. 14 minut do końca. Okej, okay, Bamboszko walczy tutaj o podium. No na pewno fajnie jest, jak się zwycięża. O, mamy tutaj już dobrego zawodnika. D4 poszło. Może inaczej jakoś zagramy. No dobra, skoczek F6 zagrajmy. Okej, okay, obrona królewsko-indyjska. E5 wrzućmy, skoczek A5. Tak, zagram. Dobra, C6 się przyda zawsze. Herman E7. Jakieś wieża E8. Może goniec G4 nawet warto było zagrać. Wieża B1, no to gramy, tak, koniec. Teraz grozi jakieś tutaj bicie i tutaj na D4. Właśnie, wymuszamy takie posunięcia. Dobra, wybić chyba wybijemy. Okej, okay. Trzeba przyznać, że całkiem fajnie gra mój przeciwnik. Tak zagram, żeby próbować grać F5. Skoczek na A6 samotny stoi, ale niech sobie stoi. Jak zagra B4, B5, to skoczek na C5. Tutaj lecimy. To się trochę otwiera. Dobra, bijemy. A jeszcze skoczek C5 mogłem zagrać. Dobra, skoczek zbije, to wtedy H6. Co? A to ciekawe. No dobra, wymieniam. I skoczek C5. Bronię na chwilę. Jakiś tam grozi skoczek D3. Przy okazji jest obrona na E6. No musiał, tak musiał prawdopodobnie. Słuchajcie, no dobra, wymieniam. I zagram po prostu H6. No i pozycja białych chyba jest w porządku. Nie ma tutaj żadnych krzywd. Chociaż czarne myślę, że te stoją całkiem. Już goniec nie ma za bardzo gry. Może coś lepszego było, ale gram tutaj, spróbuję po prostu grać szybko, żeby przeciwnik tracił czas. Okej, okay, to zagrajmy A6, już stawmy tego pionka na białym polu, wieża C8 po prostu. Remis tutaj też by był dobrym dla mnie wynikiem na pewno. Co ciekawe. Może tak, aha, na D6 muszę bronić cały czas. A to też nie są takie proste rzeczy. Dobra, zagram tak. Grozi szach oczywiście. I goniec chyba na F8. Nie mogę gonić F8, król H7. Tutaj na H6 wisiało. No, będzie chciał mnie tutaj strategicznie ograć przeciwnik, ale się nie damy tak łatwo. Chyba, że nie będzie wyjścia. Na razie wszystko się broni tutaj, a to skoczek F4. No to jak mnie wybije? No wprawdzie skoczek też jest silny, ale tutaj grozi bicie na B2. Teraz zagramy sobie chyba F3. Czy jest F3? Czy F3 jest dobrym ruchem? Na razie jest, nie ma wieży C3. Spróbujemy, tak, bo on zagrałby sam F3, chociaż nie wiadomo do końca, co jest dobre, a co nie w tym wypadku. Tutaj goniec E5 mi się podoba. Tak szybko gramy. Wieża F7 muszę. Ojejku, nie wziąłem wieży na C3. Mówiłem o tym przed chwilą, nie wziąłem. Może jeszcze nie widzi, może nie odejdzie wieżą. Może zagra królem. Nie, zagrał. Zagrał wieżą. Okej. Okay. No tak mogę zdążyć. Tak jeszcze sobie zagram spokojnie. Jeszcze mogłem tak. No teraz pozycja czarnych jest lepsza. Jeszcze wieża F4 w zasadzie chyba wygrywało pionka. Teraz grajmy tak. Jeśli G5, to H5. Ten pionek nie ucieknie. Zagrał jeszcze lepiej. Dobrze zagrał. Dobrze zagrał. Bijemy piona, nie ma wyjścia. Tak, grajmy. Dobrze zagrał. Kurczę, felek. Bardzo dobrze nawet. Spróbuję, no król E2 zagra pewnie, tylko co ja wtedy mogę, albo tak nawet. Hmm.
No nieźle. Tu? A no przecież mogę jeszcze tak zbić pionka. Chociaż jednego. Słuchajcie, idę tak. Dobra, on mi weźmie tego. Ja zbiję tutaj, bo grozi G4 później. Co tu grozi? Bardzo wiele. Tak, zagrajmy. Robi się groźnie. Mam nadzieję, że tu w miarę to przeliczyłem. A teraz wygląda dobrze, chyba. Teraz chyba w ogóle wygląda dobrze, tak. Czyli skoczek ma ucieczkę, jeszcze ma. Tak. Tak. Jeszcze bierze da szacha. Skoczek nie ma po prostu ucieczki. Czasu ma, ale on ma mniej. Dobra. Tutaj już mamy zwycięstwo. No niezła walka była, niezła walka, dobra partia. Okej. Okay. No blisko było Iron Fighter, było blisko, żeby przegrać tą partię, tak. Podstawki za szybko. No ale taka specyfika, taki turniej 3-minutowy. Dobra, mamy 8 minut do końca. Zajcew. Brzmi groźnie. D4. Okej, okay, jedziemy. Obrona Niemcowicza. A teraz mamy gambit hetmański. Dobra, jedziemy tak. A zagramy tak. Okej, okay, wybijamy. Hetman będzie bronił na E4. Roszadę zrobić też zrobimy i lecimy tak. A tutaj spróbujemy zagrać H4. Przeciwnik wybił. A, może mi na F3 rąbnąć. No przecież. I piona ma więcej. Ale szybko mi pionka skosił. Dobra. No ale goniec też powalczy. Wybił. No to wybijamy. Zdwajamy wieżę. Chcę odbić pionka. Chyba to się uda. Tu. Tutaj bić nie może. Bije tutaj. Bije. Czy weźmie? Nie wziął. Więc gramy tak. Zgoda. Królem sobie ucieknę. Aha, tu jakaś wieża B3 jeszcze. Szach. Męczy. Wymieni hetmany? Nie wymienił. Widzę, przeciwnik tutaj myśli o remisie. Zagram jeszcze raz tak. Znowu do szacha. Remis jest dobrym wynikiem dla mnie. Nie da szacha. Ajajajajaj. Dajmy tutaj tego szacha. Tylko to nic tutaj nie da, jeśli chodzi o moją obronę. Muszę w ten sposób grać. Ojej, to wydaje mi się, że mam przegraną już partię teraz. To partia jest przegrana. Bo hetman H6 grozi. No jest topa. Jakby nie było. No muszę oddać hetmana. Jeszcze powalczę, no ale jest topka. Kiedyś musi się to wydarzyć. A hetman bije tutaj. No tak. Nie ma innej opcji. A tutaj teraz bije na F2 nawet. Dobra, myślę, że nie ma sensu. Oj, zrobiłem pauzę niechcąco, wybaczcie. Dołączam dalej. No i może być groźnie. Aha, bo Zajcew, słuchajcie, był moim głównym rywalem. Dobra, muszę ciąć, żeby tutaj przypadkiem nie oddać pierwszego miejsca, ale muszę grać szybko. Nie wiem, czy to w ogóle dobrze poszło, że tak zagrałem. Oj, oj, oj. Będzie groźnie, moi drodzy.
Będzie bardzo groźnie, będzie niebezpiecznie. Tą partią faktycznie troszkę już wyluzowałem, a się okazuje, że może być ciężko. Jeszcze może być ciężko, niestety. Walczymy, tutaj będą trojaczki. Któregoś z trojaczków wezmę. Tam wisi, to trzeba tak. No nieźle, nieźle się porobiło. Gramy tutaj. W pionach jest porówno, ale już inicjatywę złapałem. Kazimierza B2 grozi. Każdy pion jest ważny. Tutaj zagrał, biorę tego. Tak. Tak. Jak tutaj, to dostanie mata. Bo to się narzuca. C4 się narzuca. Dobrze, jest lufcik. No to jest partia wygrana. Tylko jeszcze trzeba wygrać. Dobra, poddał. Miło, miło, miło. 3 punkty zdobyte, ale przeciwnik wygrał kolejną za 5 punktów. No nieźle. Nieźle. I Zajcew tutaj znowu ciśnie, słuchajcie. No nieźle. Tam mam nadzieję, że już nie wygra tej partii. Kolejna rundka. Szybciutko. Tu bamboszko. Jedziemy szybciutko. No bamboszko. Bamboszko. Co tutaj się wydarzy? No nieźle. Wymiana. K3 się przyda. A tam było skoczek B6 już. Szachuś. Ale szachuś zagrałeś jak sierota boska. Wymiana hetmanów. Szybciutko lecimy. Dobra. Poszło jak poszło. Pionek leci. Okej, okay, co dalej? Tak, może. Tutaj. Tutaj na pewno mam bezpieczną grę. Tak, zagrajmy. Tak, z powrotem. Tutaj, tutaj, tutaj. Mam bożko, gra dosyć szybko. Tak, zagrajmy. Tutaj jest bezpieczny ruch. Tak, tu się wszystko trzyma. Aha, mogłem w ogóle wybić skoczka. Nie wiem, czemu nie wybiłem. Nieistotne, no partia jest wygrana. Dobra. Okay. Zdążyliśmy, zdążyliśmy, słuchajcie, jest utrzymana przewaga, na szczęście, na szczęście, na szczęście, zakończono kojarzenie par. No to słuchajcie, mamy zwycięstwo, ale się działo, jednak tak niby się spokojnie grało, przewaga 10-punktowa, a tu nagle ktoś wyskoczył i trzeba było uważać. No ale bamboszko będzie chyba trzeci w ten sposób. Co tutaj piszecie? A, to sobie dyskutujecie, fajnie. No dzięki, dzięki chłopaki, dzięki. No jeszcze poczekam te 40 sekund do oficjalnych wyników. Jest na co poczekać. Przypominam, że mamy 25 października 2020 o godzinie 20 gramy InfoSzacha za 3 godziny, ostatni turniej. No, dzięki bomboszko, tak, pierwsza partia tam, ale tam źle debiut zagrałeś, tam się D4, znaczy D4 można grać, ale po A6 to tam od razu podpowiem, że inaczej się gra, lepiej można, na D4 to tam ja troszkę coś tam pochrzaniłem, no ale dobra, to już historia, 10, 9, 8, 7, o bamboho, spadłeś na czwarte niestety,
Nie ma pudła. No cóż, dobra, moi drodzy, jest zwycięstwo. Dzięki serdeczne za oglądanie i do następnego razu. Widzimy się akurat dzisiaj za 3 godziny. Do następnego. Hej.